Cześć, ten film nagrywam specjalnie dla osób, które prosiły mnie pod moim coverem Co naprawdę we mnie śpi, żebym podał chwyty do tego utworu. Za chwilę pokażę Wam bez zbędnego gadania, jak zagrać ten utwór. Będą to oryginalne chwyty, jakimi Mirek grał, ponieważ kiedy uczyłem się grać na gitarze, to akurat pokazał, jak poprawnie grać ten utwór. Wstęp do piosenki zaczynamy od drugiej struny na piątym progu i trzecią strunę na siódmym progu. Czyli tutaj struna G, siódmy próg i struna B, piąty próg. Później tak jak D-dur byśmy trzymali, tylko bez pierwszej struny przyciśniętej, coś takiego, tak? Trzecia struna i druga struna. Trzecia struna na drugim progu, a druga struna na trzecim progu. Czyli tak. Jeszcze raz. Później E-dur, tylko taki wzmocniony, czyli trzy struny, raz, dwa, trzy. Tak jakbyśmy trzymali E-dur, tylko dodajemy ten mały palec na trzecią strunę. Takie coś, nie? I teraz tak jak mamy duże A, to ten mały palec suwamy na trzeci próg, tak? I z powrotem wraca na A. I teraz coś takiego. Trzecia struna na pierwszym progu i czwarta struna na drugim progu. Jeszcze raz od początku, z bliska pokazuję, czyli wstęp, no i też to jest refren. Zwrotka. Teraz solówka. No i znowu na nowo to wszystko to samo, a końcówka jest taka, nie, że
posłuchamy cały utwór z podkładem. Bo tak.